chorzy ludzie i tyle, kurde. O, jest ryba, ty, mam rybę. Nie. Ło, ale chłodź, chłopie, ty chłopie przesadziłeś. Ale to jest ławica teraz? Ło, ale płoć. Ło. Ale płoć. Popatrzcie. Popatrzcie, jaka płoć. Siemanko wszystkim, z tej strony Feder Fanatic, zapraszam was na kolejny odcinek vlogu. No chory człowiek, no. Taka choroba po prostu. Kto o 7 rano może z tobą zjeść śniadanie w niedzielę? No tylko bałałajka, kiwok, jakaś blaszka podlodowa. Przecież nikt normalny o tej godzinie nie wstaje. Tylko chorzy ludzie, wędkarze. A ci co dali to w ogóle już nie uleczani. Idę posłodzić. Kurde, przydałby się taki ten. Widziałem, jak Maciej sobie kupił taki ten, wiesz? I okej. Buty narciarskie. Będzie cieplej, ale gorzej jakbym się skąpał. Żeby było ciężko się wydostać. Ale mam dzisiaj kolce na blinkę asekuracyjną. Będę czuł się przynajmniej bezpieczniej, bo wiadomo, nie ma bezpiecznego lodu, słuchajcie. O tym trzeba pamiętać cały czas. I co biorą? Okonie, cześć. Cześć. Okonie czy płotki? Płotki i okonie, bo już nie ma ładne sztuki. No spławik, wow. Spławik i na... Nie, ja jeszcze nie ten etap, ale fajne macie podpórki. Własne roboty. Ja trzeci sezon dopiero na lodzie, to wiecie. Ale zajawka jest przednia, no nie ma nic lepszego. Ja tak się trzęsę, jak już zamarza i tak czekam tylko, aż będzie można wleźć. Co roku tak mamy. No. Dwa lata nie było. To jest choroba, powiem wam. Choroba. A co ty? O, jest i on. I co, połowaliście wczoraj coś? Nie, jedną płotkę i okonia ładnego zerwałem. Tam. Co ty? Siema, Jarek. Tylko czyste. Siema, Wiesiu. Cześć. Jak tam, kolego? Dobrze, dobrze. Fajnie, że super, że znowu sobie będziemy łapać wspólnie. Masz, tu ci naszykowałem, to sobie pokombinujesz. O kurde, gościu. Różne, tu masz tu... balansóweczki. Ja pierniczę, ty jesteś wariat. Te są fajne. Wow. Ty. No i tu jeszcze kilka takich. Ale takie dużo nawet. Dobra, dzięki. Dzięki panie. Za twoje hojne dary. Ale ja muszę zjechać, kurde, chociaż na chwilę. Pobujać. Znaczy się wiesz, na blaszkę to pierwszy rzut teraz będzie mój w życiu. Bo się zesram, bo już nie mogę, nie? Chorzy ludzie i tyle, kurde. Kto chorzy ludzie? No wędkarze. A nie no. Zdrowi to my nie jesteśmy, nie? Nie, ale wiesz, taka pauza też jest dobra, nie? Bo... Nakręca potem do działania, no, ale ja nie umiem. Ja muszę łowić cały rok. To niektórzy teraz tak, nie łowią, wiesz, mają w nosie. Ja tak nie umiem.
to wietrze nie poszły, wiesz, tam gdzie kaczki pływają, tam jest tlen elegancki. Rozmarznięte jest, nie? No. Ale cieszę się, że mogę łowić z takimi ludźmi jak ty. I poznałem wczoraj też takiego gościa, który z kolei jest zawodnikiem jakiejś wysokiej klasy i mówi, że chętnie też ze mną powędkował, coś mi podoradzał, pokazał parę sztuczek, że ceni mnie we moich filmikach w ogóle w tym wszystkim, że nie mam ciśnienia, że na luzie wszystko jest, no, nie? To jest tak. Mówię, no bo tak ma być, to jest to tak, o to chodzi właśnie w czystym wędkarstwie, nie? Wiesz, niektórzy tylko pokazują, jak łapią, dopiero wtedy, jak pokazują, wiesz, że są brania. Nie pokazują tego, że kurde, siedzą na przykład kupę godzin, nic z tego nie ma, nie? No. No, widzisz. Widzisz, na miętusy żeśmy się spóźnili, za późno, kurde, się dowiedziałem. Patrzcie. Lechosonda Garmina. No, widać jak podbija Wiesiu ten na sądzie o Chatunie. Żadnych ruchów nie ma właśnie. A już powinny być. Tak, bo tutaj... Wiesz co? My się wydaje na krzyż. Musimy znaleźć górkę i naokoło. Cztery dziury w postaci krzyża i naokoło. Zanęcić środek i naokoło latać. Wiesz co chodzi? Albo i tak. Żeby albo... zobaczyć, z której strony ryba podchodzi. Tak mi ktoś doradził. Albo wziąć po prostu tak, właśnie znaleźć tam jakieś miejsce, żeby było 4 metry obok, troszeczkę mniej, jakieś tak, żeby na szczycie łowić, nęcić, a naokoło chodzić. W jedną dziurę byś zanęty, i tak musimy sobie i wtedy wyczekać. I nie? Tak musimy w Wiesiu zrobić. To co, gdzieś może tam? Dobra. Sobie. O, tu już jest dużo głębiej. 3-6. 3-6? Tak. O, jest ryba, ty, mam rybę. Co mam rybę. Ma? Wow, ale garb. Ta? Wyciągniesz tą sondę, kolego? Ta, no. Ale ryba. Czekaj, spokojnie. Ty, ale ryba. Ty, duża ryba. Uważaj, ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Okej. Okay. Jej, ale ryba. Ło, chłopie. Na co ci wziął? No tak, ona, przystawkę, nie? Zostawiłem. Ty, chciałem podnieść zestaw, a czuję, że ten, że jest ryba, nie? No, jest garbik fajny. Na zwykłą srebrzystą na 4 ochotki. No to patrz, może i tą metodę. Patrz. Ale ryba. Muszę iść tak jak ona idzie, bo jest mocna, żeby nie przecięła. No w kurde. Wow. Ale ładny garbek. Wow. Super, cool. Jaki garb. Patrzcie. Tak. Patrzcie, jaki garb. Masz miarkę? Nie, miareczki nie mam niestety. No ale dobre, 25 cm tak, będzie miał. No spokojnie, koło 30 myślę nawet. Ale garb. Czyli tutaj na głębszym troszeczkę. Dobra, to ja się gdzieś tutaj. Popatrzcie. Czyli ty masz koło 3-6 metra, nie? Miałeś tutaj, nie? Jest piękny okoń. Tak, koło tylu. I tego wypuszczę w inną dziurę. No. Fajnie. Jego? To nie. Co? Nie w twoją dziurę. No. A nie, tam ja muszę znaleźć... Patrzcie. Podobnie do ciebie, 3-6 metra, nie? Tam jest 2,5, ty masz 3,6, no to jest różnica, czyli tu... Ale nie wziąłem szmaty, drugi błąd dzisiaj, bez szmaty. Mam dwie, podzielę się z tobą. Dzięki. O, dobrze masz tą szmatę, że mi poratowałeś, bo to będzie dzisiaj najważniejsza rzecz. Gdzie ten Wojtek jest, mój koleżka? Nie ma nic lepszego niż łowienie na bałałajkę, jak dla mnie. Zakochany jestem w tej metodzie. Coś mi ładnego, grubego tu chodzi, powiem ci, kurde, ale... Nie chcę gadać, to coś. Jedzie?
bierze. No właśnie. Coś małego. O, zobacz co to bierze. O ja. Sandacz kurde karłowaty. Kurde, to jest. One tak dziubią. No. Ale nie, da zaciąć, nie dlatego, bo to jazgarze. Nie zmienia to faktu, że przy jazgarzach okonie będą nie. też. Ale coraz mniej tej ryby jest, kurde, w ogóle. Ale płoć się tu nie trzyma, to widać od razu, nie? Że jej tu nie ma, bo już byś tam... Czyli te małe, co tam brały, te no to te jazgarze. Bo tutaj nawet już przestały mi podchodzić, nie? Wcześniej widziałem jakieś ruchy, a teraz... No być może. Teraz wiesz, zna i wiesz, jak są przyklejone przy dnie, to echosonda mi nie pokaże, nie? Dopiero jak się unoszą, wiesz, to widać. Cholera, wiesz? Aha. O, jest. Jest? No. Jest wreszcie? Jest garbusa. Jest rybka. Wyciągnąć ci sondę? Nie, spokojnie. Dasz sobie radę? Ale kurde. Ładny? Chyba tak. No widzisz, jak to dobrze, że tu przyszliśmy? Się kurde namotało mi troszkę. Aha. Czekaj, ja ci pomogę. No. Ło, ale płoć, chłopie, ty chłopie, przesadziłeś gościu. Przesadziłeś, kurde gościu, przesadziłeś. Pokaż ją. Tego bym się nie spodziewał. Pokaż ją, tak, kurde. Pokaż. Kurde. Ło, ale ryba. Piękna. Patrz. Ty, ile ona ma? Weź ją pokaż tak. Nie, to ona ma, chłopie, ponad 30 cm. Nie, z 25. Nie, na pewno ma więcej jak 30. Ale ryba. Piękna. Nie no, gratulacje. Piękna. Piękny. I patrz. Uparłeś się na czerwonego i na masz. Grubasa na takiego. Ty. Na takie coś. I wypuszczamy. No. Do drugiej dziury, bo tu, żeby nie spłoszyć, może ławiczka jest. Następna mi się kręci. Co ole, jest? Ale zapis mam piękny. Co ty gadasz? Kurde, idę to nagrać. Zobacz. Jest zapis, tak. Ale ryba. A, zeszła na dno. Czyli dawaj ją. Ale tu się kręci. Dawaj ją. Widzisz, czasami tylko zmienisz miejsce i... No. To jest właśnie to. Ja na lodzie to bardzo chętnie, nie? Zmieniam miejsca. Jeszcze czasami wrzucam do dziury właśnie po kawałku robaka. Też jest dobry. A tak niedaleko byłem od tego miejsca dzisiaj. Ty. Ale jaja, nie? No, a się o, branie mam też, ty. Siedzi przynajmniej? Jest. Ale mi się, kurde, porozpieprzało wszystko. Ale jest ryba, to muszę schować jest, szybko. Jest tu ryby, naprawdę, widać. Jest coś. Ciekawe co. Jest, krąpik. Nie, leszcz. Krąpik. Jest. Tu jest większa ryba. Co ty gadasz? No. Jest coś. O, spięła się, kurde. No. Duże też muszą mieć szansę. Białasa zakładałeś też? Nie. Co ty, ja tak na grubo nie lecę dzisiaj. Ale białe też masz, nie? Mam. Chcesz? Wiesz co, zaraz... Może i bym spróbował. Kto wie. Jak... O, ty, wciągnęła mi bałajkę. No. Branie miałem takie. Dobra, olać to. Jest, podnosi się znowu, tak? Tak. Widać, patrz. Ale to jest ławica teraz? No, teraz kilka sztuk wyszło, patrz. Wystarczy, nie, jak ruszysz, no ale... Ale nie chcą. Nie chcą. Wychodzą, ale nie chcą. No nieźle. Dobra, idę do siebie. No, idź tam, kręć, panie. O, ale branie. Siedzi, nie? Jest. I to coś znowu dużego. Okej. Kurde. Wow. Co tak walczy? Wow, płotka. O, też ładna płociura, piękna. Patrzcie, jaka płotka. Ale zajawa jest. Niesamowita. Czyli na srebro dzisiaj. Dzisiaj tylko srebro w modzie.
Ale wiesz, jak ryby się przemieszczają jednak, wiesz. Dzisiaj siedzą tu, jutro tam. No tak. Co, brania już? Już ryba, ty. Patrz. Z opadu wzięła. Też coś fajnego? Zanęciłem trochę. Dwie kuleczki i zobacz, jakie biorą. Patrz, następna. Ole wielkie. No, ładne. Patrz. Zobacz. Piękna płoć. Ale płoć. Patrzcie. O, jest dobra. Myślałem, że zgubiłem ten. Nęciłem. Nie wiem, czy teraz nie przepuszyłem, bo ją do tej samej dziury wpuściłem. Ale wiesz co? Najbardziej to takiego Jarka to wkurzy, bo on tu przed chwilą... Ile przed nami? Przecież jeszcze się z nim witałem, jak przyjechałem z rana. Łowił przed nami, się zwinął na chatę i... Widzisz. Który? Gdzie on był? On gdzieś siedział na tych, o tutaj. A teraz będzie żałował, bo słońce wyszło. Trzy ochotki, kolego. Robią robotę. Może być, ale na czerwonego teraz też miałem branko. Słuchaj, na lodzie jak się jest, wystarczy, jak się złapie jedną rybę, to już jest gitara. Jest. Następna taka. Ale biorą. Patrz, okoń. O! Ue. No to fajnie. Poplątał jeszcze tutaj. Taki okoń. Widzicie? Taki okoń. Taki. Pójdź tam. Nie chcę brać. O, biorą, pa. Tyle co powiedziałem, że nie ma ryb. I mam branie, i mam rybę. O, ale dzień. Ale gdzie, moi mili? I w tą samą dziurę w ogóle nie patrzą. Nie płoszą ryb. Uuu, pole gruba płoć. Jaka płoć, moi mili? Jaka płoć, moi mili? Jaka płoć, moi mili? Jaka płoć, patrzcie. Jaka płoćka piękna. Ale biorą piękne ryby. Łe. Jest ryba. Jest następna. Jest. Coś mniejszego, ale jest. Ła, płateczka. A, jest. Jest? Na czerwonej. Co ty gadasz? A ja. Wiesz, ładna płateczka. Tak? Ło. No, widzisz, na czerwonego też idą. O, branie. Następna. Uuu. One się dopiero... Znowu. Pokaż tu do kamery ją. Ona dopiero się rozkręci. A u mnie też, ty. U mnie też silna. Ło, ale płoć. Ło. Kurna. Patrzcie. Tu. Jezu, super. Ale brania, moi mili. Grubo. Piękna sprawa. Na jedną ochotkę już trzecią rybę wyciągam. Mi się wydaje, że teraz po tej zanęcie one się tutaj dopiero, wiesz. A co, podnęciłeś też, tak? No wziąłem od ciebie. No widzisz. Najważniejsze, żeby nie przenęcić, a reszta to tam pal licho, były, nie? Ale wiesz, coś im brakowało, żeby, wiesz. No i... Słuchaj, o, następna, ja! Tak myślałem, że z opadu się, o, spięła się, ta się spięła. Gdzieś kawałek obok jest po prostu. No tak, żeby mógł sięgnąć do obu wędek, kurde, wiesz? A, bo mi no niewygodnie to... na jednej dziurze się łowi na dwie. O, branie. Jest. Płotka. Mhm. Widzisz, i się splątało, tak, właśnie. Tak, to jest to, co ty mówisz. To nie robota jest. Jeszcze jak... Weźmie ci duża sztuka, to dopiero będziesz się wkurzał. Co, Bartosz, ja się zawijam już pomału. Będziesz się zawijał? No, walcz. No dobra.
Dzięki Wiesiu, że przyjechałeś, że ze wspólny trening tutaj na lodzie. Dużo się od Ciebie dzisiaj nauczyłem i mam nadzieję, że może jeszcze się uda w tym sezonie pojechać gdzieś na lód. Za tydzień nie ma problemu, jedziemy gdzieś. Panie. Będziemy się dzwonić, fajnie. No, szacuneczek, cześć. Albo te mieć, co dzieciaki się uczą, no. Te, motylki. Dobra, nie? A i tak mimo to... Jest. Jest. Ła, fajna płotka. Fajna płotka. Taka. Jest ryba. Jest ryba. Płotka. Płotka. Tak. Taka ochotka. 3-4 ochotki na Murmyszce. Zjeżdżamy w dół i zaraz będzie branie, zobaczycie. Jest ryba. Z wrażenia spadły mi rękawiczki. Płotka. Mocna, duża płotka. Fajna ryba. Podeszły. Ale płoć. Ludzie. Chryste panie. Ale płoć. Popatrzcie. Popatrzcie jaka płoć. Jezu. Ale wielka. Widzicie? Wow. Hej. I co? Grubo, co? Ale płoć. Wow. Poszła. Ale grubo dzisiaj. Jest następna. Jest ryba. Ładna płotka. Jest ryba. Patrzcie, patrzcie. Piękna. Płocisko. Ale zessała. Piękne.
poszła. Jest potyczka. Nie, nie ma brań, też się zawijam. Akurat mógłbym za weekend, na następny weekend bym mógł siąść sobota, niedziela, bo mam wolną sobotę, a tu widzisz. Na razie, Wojtas. Siemano. Jest. A skupiłem się maksymalnie i jest ryba. Są wybrania szybkie, dynamiczne. Powo płciowe takie. A to koń akurat.